Halo, halo, witajcie serdecznie w kolejnym odcineczku z oceniania działek na moim serwerze. Dzisiaj kolejne ocenianie dwóch działek. Pierwszą działką jest to działka użytkownika Bobo. Później przejdziemy do następnej, ale tak, ta przed nami działka to jest właśnie działka gracza Bobo. I ją dzisiaj ocenimy. Jeżeli chcecie, żebym ocenił wasze działki, to wpisujecie pod komentarzem, znaczy w komentarzach swój nick na moim serwerze. Jeżeli ktoś nie zna IP, to w opisie jest IP. No i cóż, jeżeli filmik się spodoba, nie zapomnij zostawić kciuka w górę, tak więc lecimy i zwiedzamy. Dobra, mamy tutaj jakąś dźwignię. Aha, mam tutaj główki, jeżeli ktoś nie wie, jak wygląda ocenianie, to tutaj są główki 5x5, 4x5 i tak dalej. No i wiadomo, jak coś mnie bardzo fajnie, super zaskoczy, to daję 5x5. Jak coś będzie tylko ładne, to 4x5. Jak coś będzie ładne, po prostu takie dosyć, to czy może ładne, będzie takie średnie, to 3x5. Jak trochę słabe, to 2x5. Jak 1x5, to będzie, jak bardzo brzydkie będzie coś. Dobra, dźwignia, która nic nie robi, mamy tutaj węgiel, po prawej mamy tutaj drzewko i jakieś jacuzzi, podgrzewane, możemy sobie tutaj, czemu tutaj schodek jest? Schodek, dobra, nie wiem po co tutaj ten schodek, może to takie po prostu siedzenie. Dobra, to wygląda tutaj w taki sposób, teraz po lewej mamy tutaj taki jakby w sumie lasek. Tutaj nie wiem, jakieś ognisko. No i dalej mamy, co tutaj mamy dalej? Tutaj woda jakaś. To chyba jakiś leżak. Co tuż? Tutaj slime bale. Ale po co tutaj slime bale? Znaczy w sumie slime bloki, a nie slime bale. Boże, czemu ja powiedziałem slime bale? Tutaj jakiś grill. No no, crafting, stolik jako. Bobo zabity przez Miley Tag. Aha, czyli to jego grupa, okej. Tutaj mamy jakieś fontannę. Oczywiście ławeczka konieczna. Tutaj mamy skrzynię. Nie ma nic ciekawego w tej skrzyni. Drzewka. No takie. Takie normalne. Dobra, teraz idziemy do jego domku, bo zapewne to wszystkich najbardziej interesuje. Bobo Wysaci Dragon Tiger zaprasza Bobo. And tu mamy jeszcze coś? Czy nie? Chyba tutaj nic nie ma, nie? Nie, dobra, tutaj nic nie ma. Okej, okay, w taki dobra, włazimy. Masz widać piwnicę tam. Tutaj tak średnio bym powiedział urządzone mieszkanko. Ma strych. Płytka, butki. Płyteczka, buteczki. Drabinka na dół. Tutaj jakiś magazyn, też niezbyt ładnie urządzony. Tutaj jakieś trzcina, kaktus, jakaś mała taka faremka. Tutaj jakiś... Gdzie to prowadzi? Pokój. Pokój przed otwarte, dobra. Wysaci Junior, czyli... on... Wysaci Junior ma bana tak w ogóle. Za flyhacka, z tego co pamiętam. Dobra, lecimy dalej. On tutaj chyba jest w ogóle. Kobla wywalił, patrzcie. O, tutaj no. Coś tutaj próbuje robić. Ma tutaj brodawki. Oj, potki. Proszę, proszę. Tutaj, to jest blachacz, tak? Czyli blachacz ma... O, chyba usłyszał mnie. Ale chyba nie zauważył. No nie, dobra. Wejdziemy sobie inaczej tu. Wejdziemy sobie w taki sposób. Okej. Okay. Tutaj magazyn jakiś. Ender perły. Tu nic. Miecze zenchantowany. Ender chest. Aha, bo to jest mój ender chest. Boże, przez chwilę myślę, co on ma tyle tych głów. Dobra. Kobla muszę mu tutaj dać, żeby było zamknięte. Uuu, jeszcze bym nie zauważył i co? No dobra, to chyba tutaj, czy tutaj jeszcze gdzieś prowadzi? Bobo, tam jest Bobo chyba, tak? O, jest i Bobo. Nie ma killowa. Dobra, Bobo to jest właśnie... What? Patrzcie, jaką on sobie tutaj kopalnię zrobił. O kurde, no. Do bedroka samego, a jak?
Tutaj ma jakiś mechanizm. Tylko co on tutaj będzie robił? Może jakąś farmę? Tutaj na dole coś jeszcze jest? Jakaś tajna... No, dobra. Chyba by było na tyle doceniania tego domeczku, bo nie wiem, czy coś tu jeszcze jest. A, tutaj jeszcze jakieś farmę robi? Tak, dokładnie. Jakąś faremkę. Okej. No to lecimy na górę. Jesteśmy na górze i... dajemy ocenę. Powiem wam... nie będzie 1 na 5. Będzie 2 na 5. Ogólnie domek nie podoba mi się. Na dole też tak średnio jest. Ale widzę, ale teren sam w sobie jest zabudowany. Nie ma tutaj przestrzeni pustej. Nawet tutaj teren oprócz domku mi się podoba. To będzie takie 2 na 5. Tylko gdzie mu dać to? Tutaj nad drzwiami chyba będzie dobrze, nie? 2 na 5. O, proszę bardzo. A nie, bo do ramki miałem mu dać. Przepraszam. Do ramki miałem dać. Dobra. Proszę bardzo. O. 2 na 5. Okej, to lecimy teraz do następnego gracza, żeby ocenić. P-Home Samu X Cysterna 3. Dlaczego 3? Ponieważ to jest jego trzecia działka. I właśnie tą trzecią działkę chciał, żebym ocenił. No to lecimy. Dobra. Najpierw tu widzimy jakiś pustynny biom. No proszę. Ciekawe, jeszcze nie było tego w ocenianiu. Nikt biomu chyba nie zrobił, z tego co pamiętam, czy zrobił? Chyba jednak nie. Dobra, mamy tutaj jakąś studnię. Czy tam coś jest? Aha. No to głębokie to. Dobra. Crafting. Musiał się nakopać piasku trochę. Znaczy w sumie z efektywnością to tam... Dobra, ale gdzie jest jakieś wejście? No bo chyba sama pustynia to nie jest, tak? Tam gdzieś jest zapewne wejście. Gdzie tutaj może być wejście? Musi tutaj gdzieś być to wejście. Chyba że... A, tu jest, dobra, jest, ślepy jestem jakiś. Wejście do schronu. Aha. Tych drzwi nawet nie zauważyłem. Dobra, no to włazimy do schronu. Oj. Tu jakaś tabliczka. O kurde, to strony, bo loki są. Farma trzciny. A jak się dziwnie świeci, patrzcie. Enchant, brodawki, alchemia. Ta, dobra, to lecimy tam. A tutaj jest enchantik. No proszę, pomysłowo zabudowany. Potki, nie myślałem, że potki ma tutaj. Do farmy brodawek. Ang ogrodów. Aha, Ang? Czy to moich ogrodów, czy jakiś angielski? Uwaga, wybuchy gazu i zwalnianie, co? A, zawalenie, dobra. Przez te shadery tak dziwnie. Dobra, lecimy tutaj, do jakichś ogrodów. Brodawki tu są, no proszę. Jakaś studnia. Nie ma czego tam szukać, czyli pewnie nic tam nie ma. Okej. Okay. Angularowe ogrody. O, no proszę, coś dla mnie. Mówił, że coś tu przygotował, ale... Co tu jest? Tutaj nic nie ma. Lecimy dalej. On tutaj wszędzie piętra. A nie, myślałem, że wszędzie piętra, dobra. Dobra, lecimy w dół. Tutaj coś widzę. Tabliczki. Wow. Jest tu jakieś zejście inne? Tu jest, dobra. Po prostu patrzcie. Przecież to trzeba... Ile to trzeba budować, nie? Trzeba materiały zdobyć. Wow! Na tych shaderach to szczególnie już bardzo ładnie to wygląda. Świetne. Angularowe ogrody, no. Patrzcie, i takie działki lubię. Niekoniecznie muszą być w podziemiach. Ale coś, co mnie zaskoczy. Coś, co mnie naprawdę zaskoczy. Czy ja się odbijam tu? Odbijam się. Dobra, lecimy, szukamy tutaj jakichś fajnych rzeczy. Tutaj jakieś... taka mała rzeczka. Rzeczka. W sumie tu dużo nie ma, ale... tutaj również taki mościk. Tutaj jakiś wodospad mały. Tutaj można potem chodzić w sumie. Tam jakieś rzeczy są, no proszę. Tutaj coś jest. Świetnie to wygląda. Główki.
No proszę. Majgówki. Nie wiem, z czego to jest, z oceniania? Nie wiem, możliwe, że to są jakieś główki z oceniania, może miał 3 działki. Co tu jest napisane? Ponad 52 920 wykopanego stone'a. Na pracy górnika zarobiono około 500 tysięcy dolarów. Około 20 godzin kopania. Ponad 15 godzin budowania. Wydane około 300 tysięcy na materiały do budowy. 12 napraw kilofu. Awans z 30 levela górnika na 46. I to są statystyki. Również świetne, że są statystyki. 15 godzin budowania. 20 godzin kopania. No to naprawdę trochę się musiał namęczyć. I wiem, że to robił kilka dni. Na pewno. Świetne. Myślę, o ile same ogrody są świetne, to jeszcze sam biom pustynny na górze też dodaje takiego fajnego efektu. I to jest właśnie, wiecie, schron dla niego i od razu takie ogrody. No to po prostu super. Tak więc ja myślę, że możemy iść na górę. Proszę bardzo, nawet. I dać mu ocenę 5 na 5 i dam mu ją tutaj. 5 na 5, o. Proszę bardzo, 5 na 5. Cysterno. 5 na 5. I to by było w sumie na tyle. Nie wiem, czy on, już chyba tam nic w sumie nie ma, bo tam jakieś labirynty widziałem. To by było na tyle, super biom pustynny. Świetne, bardzo mi się podobało. Tak jak mówię, ocena 5 na 5. I to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym materiale.